Wierzyłam w ten cud tak naprawdę do końca i to jest takie trochę nie... No trochę było oszukiwanie rzeczywistości, bo wiadomo, człowiek wstawał rano, starał się nie myśleć, że ten rak jest, że żyjemy z tak groźnym przeciwnikiem, a ja po prostu chciałam mu pokazać mamę silną, która walczy o jego życie, tak. I żeby po prostu on widział, że no mama jest przy mnie, mama jest silna i nam się wydaje, że to dziecko tego nie rozumie, takie malutkie, ale ono rozumie więcej niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Powiedz nam o Oliwierku, czy on czerpał od ciebie tę siłę, widziałaś, że... Walczył do końca. Tak, wydaje mi się, że tak, no bo cały czas się uśmiechał. On w ogóle nie płakał, w ogóle. Ja mam same uśmiechnięte jego zdjęcia. Jest tych zdjęć tysiące, a po prostu na każdym jest uśmiechnięty. On płakał ostatnie 3 dni, kiedy już było ciężko. Cały czas z uśmiechem na twarzy, więc no ja byłam z nim non-stop. Cały rok byłam tylko ja. Ja, moja rodzina, moi przyjaciele. Więc no od kogo czerpał siłę? No wydaje mi się, że ode mnie.